Wszechnica Żywieniowa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW nowy rok akademicki zainaugurowała iście wakacyjnie. Na pierwszym październikowym spotkaniu królowały bowiem smaki słonecznej Italii. Alina Suder, Polka mieszkająca we Włoszech, dietetyk i popularyzatorka wiedzy żywieniowej, wygłosiła prelekcję zatytułowaną Dieta śródziemnomorska w teorii i praktyce. Trzeba jeść dobrze, zdrowo i kolorowo. Wszechnica Żywieniowa w SGGW to są comiesięczne wykłady, których celem jest popularyzowanie wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka. Organizujemy ją już od 19 lat, mamy duże doświadczenie. Bardzo wszystkich zachęcam do przychodzenia na nasze wykłady, ponieważ nie tylko można wykład wysłuchać, ale można bezpośrednio też porozmawiać z wykładowcami, zarówno na forum całego spotkania, jak i też w rozmowach indywidualnych. Wszystkie składniki muszą być połączone dobrze, napracować się mało, czyli na jednej patelni to lepiej, dodawać dobre tłuszcze, używać trochę chleba, używać trochę makaronów, używać trochę kaszy, używać trochę ryżu, używać też białkowe, ryby, warzywa strączkowe, co też mają trochę białka i używać mięska do wyboru, nie za dużo, jajek i mleka. Tematyka tych naszych wykładów jest bardzo zróżnicowana. Staramy się ją przede wszystkim dostosować do życzeń słuchaczy. Warzywa są bardzo bogate w antyoksydanty, antyutleniacze. Kolory o tym wszystko nam mówią i poza tym dobrze dojrzewają. Na przykład błędem jest zjadać warzywa niedojrzałe, pomidory nie za bardzo czerwone. W tym roku realizujemy cykl, który jest poświęcony warzywom. Jak wiadomo, Polacy zjadają dosyć mało warzyw i chcemy wszystkie nasze warzywa, które są tutaj u nas dostępne, zreklamować, zachęcić nasze społeczeństwo do zjadania warzyw. I ten dzisiejszy wykład dotyczący diety śródziemnomorskiej też doskonale się wpisał właśnie w ten cykl dotyczący warzyw. Jeżeli jest jadłospis ułożony dobrze w czasie dnia, ale to nie znaczy, że ja raz dziennie dobrze jem. Ja muszę jeść cały dzień i codziennie, bo 360 dni jeść 4, 5 albo 3 razy dziennie. Wyobraźcie sobie, jak pomyłki są, co to z tego będzie? Racjonalność, es modus in rebus po grecku. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy oglądają telewizję SGGW TV na dzień 20 listopada. Wtedy będziemy realizowali, omawiali temat dotyczący poświęcony warzywom kapustnym, cebulom oraz ziemniakom. Tu możecie się nauczyć dobrze zjeść, jak przygotować. Nikt tu się nie mądrzy, a Wam pomaga wybierać. Jest za dużo produktów w sprzedaży i mamy konfuzjone, to znaczy jesteśmy po polsku, jak się mówi? Skonfundowani. Skonfundowani, więc tu można się nauczyć, bo ktokolwiek ma głos, potrafi Wam jakieś ciekawostki opowiedzieć. Jak myślicie?